koronawirus pokrzyżował plany organizatorów wystawy ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek. Ze względu na pandemię wernisaż można było oglądać tylko wirtualnie, ale teraz ekspozycję można już zwiedzać indywidualnie. A warto, bo to ciekawa opowieść autorstwa Józefa Ziółkowskiego o dwóch wielkich postaciach, zaprzyjaźnionych ze sobą humanistach, którzy wywarli wpływ na dotychczasowe postrzeganie świata. W Fabryce Sztuk sięgniemy gwiazd za sprawą nowej wystawy zatytułowanej Ze Skultetem i Kopernikiem przez XVI wiek, która opowiada o dwóch wybitnych uczonych, niesamowicie ciekawych świata, którzy ten świat znacząco zmienili. Tytułowy bohater Aleksander Skulteti, urodzony w Tczewie, kartograf, historyk, doktor prawa, kanonik warmiński, przyjaźnił się i współpracował z Mikołajem Kopernikiem. Wystawa ma charakter interdyscyplinarny, sporo miejsca poświęcamy astronomii. Za pomocą projekcji 3D pokażemy główne założenia układu geocentrycznego. Z kolei układ heliocentryczny to zbudowana makieta z ruchomymi planetami, z prezentacją multimedialną, która mówi o wszechświecie. Na wystawie nie zabraknie ciekawostek, sporej dawki wiedzy historycznej, ale i multimediów. Przy wystawie pracowało około 100 osób. Posililiśmy się również tczewskimi inżynierami, którzy zbudowali pod kierunkiem Jarosława Piuro układ heliocentryczny. Jest to wystawa taka interaktywna. Każdy może znaleźć sobie coś tutaj ciekawego, co go zainteresuje, od małego dziecka do profesora. Mamy też projekcję układu 3D, pokazującą jakby czasy przed Mikołajem Kopernikiem, gdzie inni uczeni męczyli się na tym, jak rozwiązać kwestię układu kosmicznego dzisiaj. Czyli to są wszystko urządzenia, które mają służyć jakby pogłębieniu wiedzy, zaciekawieniu, przekazaniu pewnej informacji. Ekspozycję można zwiedzać codziennie od 10 do 18. Wstęp jest bezpłatny.